Serdecznie z tej strony Patryk Bielat. Jestem dzisiejszym prowadzącym debaty z moimi szanownymi gośćmi. Z tej strony dr Piotr Napierała. Dzień dobry. Oraz poseł Janusz Korwin-Mikke. Kłaniam się. Jeszcze chciałbym wspomnieć dwa słowa o naszym projekcie. Ad Personam jest to organizacja zrzeszająca w większości młodzież, która zajmuje się tego typu inicjatywami, mającymi na celu edukowanie społeczeństwa w tematach okołopolitycznych. W związku z czym zachęcamy Was bardzo serdecznie do odwiedzin naszych social mediów, w szczególności Instagrama, Facebooka, a także innych, ponieważ no, całą gamę tego typu profili posiadamy. No i bez zbędnego przedłużania zachęcam również do subskrypcji oraz polubienia materiału. A teraz przechodzimy już do samych pytań. Pytanie numer jeden. Czym są wartości zachodnie? Jak należy rozumieć to pojęcie? Jaka jest ich historyczna geneza? I w tym pytaniu będzie zaczynał pan Janusz Korwin-Mikke. Co to są wartości zachodnie? Są to, rozumiem, wartości wyznawane w wodzącej się zachodniej Europy. Te wartości są w różnych krajach różne, one się różnią. Rozumiem, że mówimy o części wspólnej mniej więcej tych wartości. Taka jakaś wspólna część, ta część niewątpliwie istnieje. Może nie wszystkich, ale większości. To się mniej więcej rozumie. No, konie jaki jest, każdy widzi i to jest najlepsza definicja, bo ja tam nie wierzę w dokładne definicje. Trzeba mniej więcej, żeby się ludzie orientowali, o czym mówimy. Natomiast co warto od razu podkreślić, co nie będzie przedmiotem debaty, mianowicie te wartości są przedmiotem ewolucji. Znaczy one powstały w wyniku paru tysięcy lat ewolucji. Tam wchodziły wartości jeszcze z Mezopotamii, prawda, z Babilonu, z Egiptu, jakieś wartości schodziły. Żydowskie, chrześcijańskie, greckie, rzymskie, germańskie, no cała kupa różnych wartości. I to ewoluowało, tak samo jak istnieje ewolucja plemion w zależności od no, posiadanych przez nie cech genetycznych, tak samo istnieje ewolucja kultur w zależności od posiadanych przez nie cech. No i po kilku tysiącach lat się te wartości jakoś tam ustabilizowały i ja uważam, że trzeba brać pod uwagę te wartości z tego okresu, kiedy ta kultura była najwyższa. Wtedy, kiedy my, biali ludzie, rządziliśmy całym światem, poza Japonią powiedzmy, i kiedy myśmy podbili cały świat i myśmy byli uważani za coś wyższego, prawda? Każdy tam Murzyn, Janin, Hindus uważał białego za coś wyższego od siebie, bo wartości wyznawane przez białych ludzi były powszechnie uważane za najwyższe i wszyscy chcieli się na tych wartościach wzorować. Od tego czasu obserwujemy oczywiście upadek tych wartości. To tyle, jeśli idzie o definicję. No i w tym momencie głos oddaję panu Piotrowi. Proszę mówić. No, to rzeczywiście jest kwestia ewolucji. To rzeczywiście są składniki ze starożytnej Grecji, epikureizm, stoicyzm, wszystkie inne greckie filozofie, do tego oczywiście chrześcijaństwo. Zachód w ogóle bierze się ze słowa zachodnie chrześcijaństwo, od schizmy w XI wieku. Od schizmy, kiedy Kerularius zamknął wszystkie kościoły obrządku zachodniego w Bizancjum. No i wtedy oczywiście w Konstantynopolu i wtedy oczywiście mamy tą schizmę i stąd się mówi o Zachodzie. Oczywiście taka kultura zachodnia, która, tak jak powiedział pan Janusz Korwin-Mikke, podbiła cały świat w wieku XIX, przede wszystkim właściwie jeszcze w XVIII i w XIX było to apogeum, to ta kultura powstała raczej w wieku XV-XVI, kiedy można powiedzieć, że jej rdzeniem była Holandia i te kultury takie morskie, gdzie przypływały różne nowinki religijne, humanistyczne i tak dalej. I w ten sposób wytworzył się taki ferment intelektualny, w przeciwieństwie na przykład do cywilizacji islamskiej czy chińskiej. No chińskiej to może jest troszkę inaczej, ale tam cesarze raczej dławili
wolność myśli, natomiast w cywilizacji islamskiej, no to wiadomo, wszystko zgodnie z szariatem, też za bardzo tutaj nie ma jak dyskutować. I ta kultura napięcia między rozmaitymi światopoglądami, ona wytworzyła taką pewną rzutkość intelektualną i pewną praktyczność, bo skoro nie można się nawzajem pozawijać o sprawy religijne, no to warto chociaż wybrukować ulicę i zbudować statek, który dopłynie do Portugalii, portugalski statek na przykład, który dopłynie do Indii, albo holenderski, który dopłynie do Indonezji i tak dalej. Także można powiedzieć, że podstawy kultury zachodniej, wartości zachodniej, takie jakie dzisiaj je rozumiemy, to byłby to przede wszystkim indywidualizm, praktycyzm, wolność, taką rzutkość w podejmowaniu rozmaitych wyzwań, także w tym oczywiście wolny handel jako jeden z elementów liberalnego światopoglądu. Można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że kultura Zachodu jest kulturą liberalną plus jakieś dodatki tak naprawdę, ale tutaj wyczuwam, że pewnie pan Janusz Korwin-Mikke się ze mną nie do końca zgodzi, natomiast ja to przynajmniej tak postrzegam. I w przeciwieństwie, tak zagajając też do reszty dyskusji, ja w przeciwieństwie do pana Korwin-Mikkego uważam, że kultura zachodnia nie jest aż w takim głębokim kryzysie, gdyż my mamy taką tendencję jako ludzie Zachodu do nieustannego dręczenia się, umartwiania i krytykowania naszej własnej kultury, co jest dosyć nietypowe. Inne cywilizacje są bardziej pewne siebie, nawet jeżeli mniej osiągnęły. I my lubimy sobie tworzyć takiego chochoła, na przykład wyolbrzymiać siłę Chin, wyolbrzymiać siłę islamu agresywnego i w ten sposób tak, żeby trochę chyba siebie zmobilizować, trochę siebie skrytykować. Takie mam wrażenie przynajmniej. Odetchnąłem tutaj trochę, bo już się bałem, że nie będziemy mieli się o co kłócić. A tutaj widzę, że jednak o coś tam będzie. Oj, spokojnie. Otóż, W uzupełnieniu tego, co to było powiedziane, trzeba powiedzieć jasno, bo żeby się odróżnić od, że tak powiem, doktrynerów religijnych, którzy powiedzą, że przecież kultura nie jest, czy wartości nie są wynikiem ewolucji, tylko zostały dane, prawda, w postaci tam Starego Nowego Testamentu, czy innych, czy Koranu, czy czegoś tam, prawda? Otóż to jest nieprawda. One ewoluowały. Bardzo się ewoluowały. Ja na przykład bardzo bym się wahał, czy nazywać chrześcijanami ludzie, którzy odrzucają przykazanie Chrystusa, jak cię uderzą w lewy policzek, na staw prawy. Nigdy się tego poważnie nie traktuje. W związku z tym właściwie nie powinniśmy się nazywać chrześcijanami, bo odrzucamy spory element etyki chrześcijańskiej. Prawda? Także tak samo Bóg wyraźnie nakazuje mordować homoseksualistów. Natomiast no, bardzo mało ludzi to przyjmuje, to ten nakaz Boży. Nawet kolega Brown domagał się tylko batorzenia homoseksualistów, a nie zabijania ich. Także to podlega ewolucji. Natomiast to tylko takie było uspomnienie. Natomiast, tak, tu się zgadzamy, że to jest wynik ewolucji liberalnej, oczywiście jak najbardziej. Natomiast, z czym się nie zgadzam? Nie zgadzam się z tym, że my w tej chwili, że ja w tej chwili wyolbrzymiam, czy widzę własną kulturę. Ja nie żyję w własnej kulturze. Ja żyję w obcej, wrogiej mi kulturze. To jest antycywilizacja. Wszystko, co było mi drogie, wszystko, czego się uczyłem w dzieciństwie, Mam oczywiście nie ma na myśli książek komunistycznych. Mhm. Wszystko kiedy zostało zanegowane. Wszystko. No, prawie wszystko. To nie jest. Żyje wśród barbarzyńców, wśród dziczy. Nie działa trójpodział władz, nie działa cała kupa, nie działa zasada chcącemu, nie dzieje się krzywda, nie działa zasada prawa, nie działa wstecz. Nie działa zasada, że mężczyzna rządzi nad kobietą, prawda, która jest elementarną zasadą naszych społeczeństw. Prawda. Żyję w obcej mi kulturze, której nienawidzę, żeby to powiedzieć jasno. To nie jest moja kultura. To jest wroga, obca mi kultura dziczy. No dobrze, czy w takim wypadku pan to znaczy, się odniósł do tego?
Tak, czemu nie? Jeśli chodzi o na przykład pozycję kobiety względem mężczyzny, zacznijmy może od tego ostatniego, no to w kulturze europejskiej zawsze one miały trochę więcej do powiedzenia. Na przykład, zresztą to też trzeba rozróżnicować, bo na przykład u Galów kobiety miały dużo więcej do powiedzenia niż u Rzymian, chociaż z drugiej strony jak umierał wódz galijski, to palono czasami żonę razem z nim na stosie pogrzebowym. Ale zasadniczo w świecie białych ludzi, w świecie europejskim czy europochodnym, to kobiety miały bardzo często dużo więcej do powiedzenia niż w innych obszarach cywilizacyjnych, więc tutaj takiej wielkiej różnicy nie postrzegam. Jeśli chodzi o zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda Ulpiana Domitiusa, to no, wydaje mi się, że mamy pewną tendencję do skupiania się na pewnych rzeczach, które idą źle, na takim, można powiedzieć, gazetowym podejściu do cywilizacji zachodniej i na przykład lubimy mówić o przykładach jakiegoś agresywnego wokeizmu, a już nie powiemy na przykład, że kiedy anglosasi chcieli, działacze anglosascy, angielscy głównie, ale nie tylko, chcieli oprotestować w Holandii na przykład Zwarte Piet, czyli pomocnika Sinterklaasa, czyli świętego Mikołaja, dlatego że on jest niby asistowski. Ten Zwarte Piet ma czarną twarz, bo jest kominiarczykiem, a domniemanie jest, że jest czarny, bo jest Afrykańczykiem. No i to nie wiadomo teraz i że to na wszelki wypadek jest rasistowski, więc tego nie powinno być. No to Holendrzy po prostu spuścili mando tym działaczom. Także tak samo wokeizm i tego typu rzeczy, rozmaite poprawność polityczną, taką rozkręconą na maksa, potępił też prezydent Macron, nazywając to anglosaską chorobą. Więc też musimy pamiętać, co jest, przynajmniej w mojej opinii, jest to taki wykwit anglosaskiej kultury kampusowej, uniwersyteckiej, gdzie po prostu studenci i nauczyciele akademiccy, niektórzy nie wiedzą, co robić, chcieliby zmieniać świat i nie za bardzo wiedzą, jak to zrobić. Mamy do czynienia też często z takim traktowaniem, że na Zachodzie jest wielka cenzura, podczas gdy deplatforming jest raczej emanacją tego, że no cóż, no nie każdy z każdym gada, no trudno, ja jestem przeciwnikiem tego, no choćby tutaj udowadniam, prawda, jako liberał rozmawiam z konserwatystą, także natomiast ciekawą rzeczą jest to, że w zasadzie cenzura nie ma miejsca, jeżeli to jest tylko deplatforming prywatny. Niestety deplatforming prywatny jest rzeczą powszechną i w każdych czasach powszechną, po prostu ludzie o przeciwnych poglądach się nawzajem próbują zwalczać i tyle. Wydaje mi się, że bardzo wiele zjawisk, które nie działają na Zachodzie, rzeczywiście, że mamy do czynienia na przykład z przeszukaniem willi Trumpa w Mar-a-Lago na przykład i są pewne rzeczy, które wywołują pewne zaniepokojenie, bierzemy jako coś, co jest ustawiczne, co zdarza się przez cały czas, a to są raczej incydenty moim zdaniem. Incydenty związane z nadużyciami władzy w Rosji, czy w Chinach, czy w Turcji, gdzie na przykład mojego kolegi książkę spalono, dlatego że jeden z profesorów, który był współautorem tej książki, miał jakieś tam kontakty z panem Gülemem, czym tym alternatywnym rządcą Turcji, który mieszka w USA. No w tych krajach nadużycia władzy są o wiele powszechniejsze i aparat sądowy dużo bardziej rozchwiany. Dobrze, to w takim wypadku pojawia się jeszcze tylko jedna kwestia dla pana Piotra. Co pan sądzi o wypowiedzi pana Janusza, która padła przed chwilą, odnośnie dyskryminacji gejów? Czy jest ona w ogóle zgodna z wartościami zachodnimi, czy jednak nie? Czy ja cokolwiek mówiłem o dyskryminacji? Ja nie wiem, do kogo pytanie było, przepraszam. Do pana Piotra. Do pana Piotra. A do mnie? Czy to jest zgodne z, znaczy nie wiem, ja jestem ateistą, więc dla mnie ta sprawa jest, nie jest związana ze mną tak jakby dogłębnie, a jeżeli chodzi o kwestie takie ogólne dla cywilizacji zachodniej, że tak powiem, no to wydaje mi się, że tu zawsze indywidualizm był jednym z tych elementów składowych, tak samo chrześcijaństwo, więc mamy do czynienia, z, można powiedzieć, z wyborem indywidualizmu nad chrześcijaństwem, może tak to ująć.
Nie bardzo rozumiem, co ma z tym wspólnego chrześcijaństwo, bo nie widzę. Znaczy, nie, bo słusznie mamy... pan powiedział, że słusznie pan powiedział, ja też uważam, że chrześcijaństwo jest przeciwko związkom homoseksualnym, tylko że chrześcijaństwo to tylko, jak sam się obaj zgodziliśmy, to jest tylko jeden z elementów składowych kultury zachodniej. Ale na przykład ja walczę, nie walczę z homoseksualizmem, Panie Boże, homoseksualiści zawsze byli, są i będą, ja walczę z gejami, a nie z homoseksualistami. Tu gej to jest facet, który robi ze swojego zboczenia, robi sztandar i jemu się coś należy, bo jest gejem. To jest, tak samo jakby się ktoś domagał, że mu się coś należy, bo jest onanistą na przykład, prawda, czy tyranistą. Otóż ja zwalczam tłum, ruch gejowski, natomiast miałem nic przeciwko homoseksualistom. Natomiast nie zgadzam się... Ja tak się... nie mówiłem, ja... No dobrze. Ja się nie zgadzam się z tezą, że mnie Kościół katolicki bardzo przeszkadza w walce z aborcją, czy w walce z tym, bo młodzi ludzie tak nienawidzą Kościoła katolickiego, że są gotowi zostawać homoseksualistami tylko na złość Kościołowi. Także... To możliwe tak po prostu zostać? To chyba Ale kto powiedział, że fugie jest homoseksualizm? Bardzo wielu z tych ludzi udaje homoseksualistów, bo się to opłaca. Oni nie są wcale homoseksualistami. Dobrze, panie Januszu. Chciałbym jednak zakończyć ten wątek. To jest powszechne, czy nie? Chciałbym jednak zakończyć ten wątek i przejść do następnego, do drugiego pytania, które jest zadane w pierwszej kolejności dla pana Piotra. Które państwa obecnie najmocniej pielęgnują wartości zachodnie? Czego Polska powinna się nauczyć od tych państw? Do mnie, tak? Aha, dobra. Cóż, moje cztery ulubione państwa zachodnie, o które najbardziej propsuję na moim kanale, to są Szwecja, Holandia, Wielka Brytania i Francja. Znacznie gorsze mam już zdanie o Niemczech. Mam też pewne wątpliwości co do USA. Ale to ja mówię tylko o moich jakichś takich najbardziej... może tak. Jeżeli chodzi o Niemcy, to Niemcy mi się jawią jako takie państwo, które się nie może zdecydować trochę, czy jest państwem zachodnim, czy jest państwem takim zamordystycznym na wzór wschodni. Jeżeli chodzi o, i widzieliśmy tego rozliczne przykłady po 1850 roku, bo wcześniej te stare Prusy to był jeden z nielicznych krajów tolerancyjnych religijnie na przykład i wprowadzających pewne tego typu formy wolnościowe. Natomiast później już jest troszkę gorzej. Niestety Polacy jak myślą, jak mówią Zachód, to myślą Niemcy, takie mam wrażenie. Podczas gdy wynalazki zachodnie to raczej są wynalazki właśnie tych czterech pozostałych państw, czyli na przykład Holendrzy wymyślili nowoczesną giełdę, wymyślili kompanie handlowe nowoczesne, oddzielili bankiera od kupca, odkryli mnóstwo tego typu rzeczy, wymyślili nawet ten sposób, jaki my dzisiaj żyjemy, czyli indywidualne domy, te domowe gospodarstwa, prawda, tego rodzaju mieszczańskie życie, wymyślili nawet rozpieszczanie dzieci, natomiast charakterystyczne dla naszej kultury. W Szwecji wymyślili... Nie dla naszej, dla dzisiejszej kultury, wrogiej naszej kulturze. No to już jest kwestia sporu. Bo nie natomiast... było. W kulturze tak. europejskiej nie było rozpieszczania dzieci. W kulturze Unii Europejskiej ono jest. To są dwie odrębne, wrogie sobie kultury. Dobrze, to za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o Szwecję, no to Szwecja to jest kraj, który najpierw był krajem, który za francuskie pieniądze podbijał inne ziemie i zbudował pierwszą taką fachową armię w dziejach, w którym chłopi nigdy nie dali się zgnoić i zawsze stanowili część załóg wikińskich nawet już, a potem także mieli własną izbę w parlamencie, więc można powiedzieć, że wymyślili egalitaryzm parlamentarny i można tak powiedzieć. Kiedy zostali pokonani przez Rosjan pod Połtawą i później spokój w Nystad w 1721, no to wtedy wymyślili się ponownie jako cywilizację naukową i dzisiaj kojarzymy ich raczej z Lineuszem, z Celsjusem, wszyscy mierzymy temperaturę w Celsjuszach i tak dalej. No i oczywiście można to przedłużyć do Nobla, można to przedłużyć nawet do Volkshemmet i tych
tej ideologii kompromisu, że walka klasowa zawsze jakaś tam będzie, w związku z tym zrobimy kulturę ultrawolnorynkową, ale potem walniemy ogromne podatki, czyli coś w rodzaju kompromisu między Höger i Venster, czyli tym prawicą i lewicą. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, no to już to jest chyba bardziej oczywiste, więc będę mówić krócej. No, wiadomo, że oni połączyli tolerancję religijną z siłą militarną i to przede wszystkim zmienia cały układ rzeczy po chwalebnej rewolucji 1688 roku i stanowią, Brytyjczycy stanowią, można powiedzieć, taką sztandarową siłę oświecenia też z Lockiem i Humem i tak dalej. Na czele, chociaż oświecenie de facto wymyślili Holendrzy trochę wcześniej z Grocjuszem i innymi tego typu intelektualistami. Jeżeli chodzi o Francję, no to Francja przede wszystkim stworzyła nowoczesną administrację i biurokrację. Tutaj pan Korwin-Mikke na pewno nie będzie zadowolony, że mówię o biurokracji, ale biurokracja przede wszystkim moim zdaniem powinna być fachowa, a niekoniecznie musi być nieliczna. Grunt, żeby łapówek nie brała, to wtedy nieważne jaka jest duża. Natomiast etos można to powiedzieć i Francuzi też wymyślili nowoczesną historiografię, ponieważ mają tak samo jak Szwedzi, którzy ich naśladowali i wprowadzali systemy statystyczne Tabellverket w 1749 na wzór francuski, to tak samo Francuzi stworzyli tego typu instytucje, dzięki których mamy wgląd w przeszłość i historycy nie bez kozery, właśnie te historycy francuscy i szwedzcy są najlepsi, jeżeli chodzi o badanie przeszłości, przynajmniej w mojej opinii. I w tym momencie oddamy głos panu Januszowi. Plus wynalazki militarne, zapomniałem przecież te wszystkie artylerii, infanterii, prawda, transzeje, leje, to wszystko francuskie. Oczywiście. I w tym momencie oddaję głos panu Januszowi. No, jest potrzeba powtórzenia pytania? Nie. Właśnie jeszcze raz mówię, nie zgadzam się zasadniczo. Uważam, że żadne państwo europejskie, może trochę Szwajcaria, może Liechtenstein, no może gdzieś tak tam ocalało, nie reprezentuje kultury europejskiej, tylko żyjemy w kulturze odwrotnej. W wartościach są dokładnie odwrotne niż europejskie. W Europie dzieci należały do rodziców, to należą do państwa. Nie uznaje się zasady, każdy jest kowalem własnego losu. To kiedyś była elementarna zupełnie. Ta zasada, każdy jest kowalem własnego losu, została odrzucona, zanegowana. Prawda? Nie mogę nawet lekarstwa kupić w aptece bez recepty. Uważa się mnie za kompletnego debila, kiedy w Europie uważano ludzi dorosłych za odpowiedzialnych za swój los, prawda? Który weźmie, wykupi wszystkie lekarstwa z apteki i zje, prawda? I zejdzie z tego świata. Otóż według mojej etyki, jak ktoś to zrobi, to chwała Bogu, że zdech, bo jednego idioty mniej, nie wiadomo, co on by jeszcze narozrabiał. Prawda? Także to jest całkowicie odrębna kultura. I w ogóle słowo liberalizm, które kiedyś właśnie oznaczało, że mogę sobie kupić najtańszenik w aptece, a teraz nie mogę, to wtedy uważano to za liberalizm. Prawda? Teraz państwo opiekuńcze uważane jest za liberalne. To jest nadużycie tego słowa. Ale przejdźmy do definicji. Podam jeszcze raz. Żadne państwo europejskie nie jest, żadne państwo obecnie w Europie nie jest państwem europejskim w sensie wartości europejskich. Mamy ślady europejskie, jak pan przeczyta przemówienie wołdajskie pana Putina, to on się odwołuje do wartości europejskich. Chińczycy, którzy no, przywrócili w pewnym momencie, już teraz od tego znów odchodzą, zasadę, że kto nie pracuje, nie też i nie je, to jest zasada przecież europejska. No, jeżeli dajemy zasiłek dla bezrobotnych, to całkowicie sprzeczne z kulturą europejską, prawda? Która mówi, kto nie pracuje, nie też i nie je. Czy na przykład jeżeli czytam ja nie mam przesądów rasowych, jeżeli czytam panią prezydent Liberii, która mówi, że no, spadły ceny kakao i dochody państwa spadły, ale ona nie podniesie podatków, bo nie można przerzucać ciężaru utrzymania państwa na barki podatników, prawda? To ona jest Europejką, mimo że jest murzynką. Natomiast ta banda hołoty, która rządzi dzisiaj w Polsce, we Francji, w Niemczech, natychmiast by te podatki podniosła.
prawda? Bo oni wierzą nie w człowieka, który jest wartością podstawową dla kultury europejskiej, tylko wierzą w państwo. I to nie jest kultura europejska zdecydowanie. Człowiek był w centrum kultury europejskiej, a nie państwo. Także ślady kultury europejskiej jeszcze się tam właśnie biegają po Chinach, po Rosji, po Afryce czy gdzieś tam. Natomiast w Europie już nie ma kultury europejskiej. Została po prostu zastąpiona odwrotną, wrogą Europie kulturą lewicową, tak to nazwijmy. No tutaj oczywiście totalna niezgoda. Od czego by tutaj zacząć? No przede wszystkim może można przywołać na przykład takie kwestie jak gdzie jest najlepsze szkolnictwo na Zachodzie. Nawet Japończycy wysyłają do uniwersytetów zachodnich. Można przytoczyć wszystkie tego typu wskaźniki jakości życia też na Zachodzie, więc są proludzkie, no to chyba prohumanistyczne, no to chyba prozachodnie. Jak to proludzkie? Jeżeli można... mnie nie wolno się na przykład, jeżeli nie wolno mi się na przykład nie ubezpieczyć, to traktuje się jak bydle, a nie jak człowieka. A to ja nie mówię, że ubezpieczenia akurat powinny być obowiązkowe. Natomiast... No, ale one są obowiązkowe w całej Europie i to dowodzi, że w Europie nie obowiązują wartości europejskie. No. Tak, tylko w innych krajach na świecie to czasami ludzie nie mają w ogóle pieniędzy, żeby się ubezpieczyć, to przede wszystkim. Albo na przykład jak weźmiemy transparentność i branie łapówek, no to kraje zachodnie są cały czas w czołówce niebrania łapówek, natomiast te kraje, które pan wymienił, Liberia, czy Rosja, czy Chiny, no to one są w czołówce brania łapówek. Także jeżeli mamy do czynienia z urzędnikami prześladującymi obywatela, no to raczej właśnie w tych państwach takich jak Liberia, w takich państwach jak Rosja. Zresztą właśnie wtedy, jak był kryzys migracyjny, to ci migranci, oni rzucali tymi butelkami z wodą w tych policjantów, bo oni byli przyzwyczajeni do tego, że urzędnik, czyli także policjant, to jest wróg. Także wydaje mi się, że potwornie wyolbrzymia pan problemy, które jakieś są, bo nie ma cywilizacji, ani kultury, ani państwa bez problemów. Wyolbrzymia pan problemy na Zachodzie, a umniejsza pan, zresztą to się często panu zarzuca, w tych innych krajach, niezachodnich. No, to... Ale ja nie mówię o problemach, ja nawet nie mówię, która kultura jest wyższa. Ja tylko mówię, że te wartości, które dzisiaj obowiązują mniej więcej w Unii Europejskiej, są wartościami dokładnie sprzecznymi z wartościami europejskimi. To jest nie do pomyślenia. Byłoby lat temu tam 300 powiedzmy, w normalnej Europie, żeby ktoś kazał D'Artagnanowi się przypiąć pasem do konia, a przecież może spaść i się zabić, prawda? A dzisiaj tak zwany Europejczyk godzi się, że jest niewolnikiem i każe mu się we własnym samochodzie zapiąć pasem. Pan rozumie, co za upadek moralny? Że rząd dla mojego dobra... Jeżeli się godzą, no to się godzą, prawda? Ale nie, no nie godzą się, on nie chce, tylko każe się ich mandatami. To nie jest narzucenie. No tak, ale to jest, można zacząć tak jak pan, akcję taką, żeby tego nie musieć robić. I jeżeli ludzie tego nie popierają, no to znaczy się na to godzą. No to ale, jest trudno. Ale, a jeżeli ludzie popierają, to w Chinach się ludzie godzą. Popierają, to tylko znaczy, że... Tylko znaczy, że ludzie odeszli od wartości europejskich. No. W Chinach ludzie się godzą na system kontroli społecznej, który jest taki, że jeżeli ktoś kupuje pieluchy w sklepie, to jest uważany za wspaniałego obywatela i dostanie na pewno wizę, ale jak ktoś kupi grę komputerową, no to nie dokłada się do wysiłku demograficznego i populacyjnego Chin, w związku z tym może nie dostać wizy, tak? I na to też się Chińczycy godzą. My się godzimy na mniej niż Chińczycy się godzą. Chińczycy się godzą na dostawienie ich zupełnie do ściany przecież. Rosjanie godzą się na to, że nie dostaną uczciwego procesu nigdzie poza Moskwą i Petersburgiem. Moi znajomi Rosjanie mi mówią, że uczciwy proces to tylko w Rosji i Petersburgu, w Moskwie i Petersburgu, bo we wszystkich innych miastach no po prostu oligarcha będzie wpływał na ten proces. Niestety akurat uczciwy proces to prędzej pan dostanie w Taganrogu czy na Krymie niż w Moskwie czy Petersburgu, bo tam są właśnie wartości bardzo, bardzo lewicowe w tych sądach moskiewskich i petersburskich. Na południu Rosji jest trochę inaczej. Oligarchia nie jest prawicowa ani lewicowa z zasady. Oligarchia to są po prostu rządy ludzi, którzy wchodzą, kiedy państwa nie ma.
No. Dobra, ja tylko jeszcze raz chcę powiedzieć. Ja nie powiedziałem, że kultura Chin jest zachodnia. Ja tylko mówię, że elementy kultury zachodniej tam przetrwały, kiedy u nas są całkowicie usunięte. Całkowicie usunięte. Ludzie się godzą z tym, że posyła się ich dziecko do szkoły, gdzie się uczy to dziecko tego, czego chce minister, czyli jego właściciel. No jak w Afryce jest tak samo, w Chinach jest tak samo, w Rosji jest tak samo. Tak, ja wcale nie powiedziałem, że kultura europejska, przed chwilą to powiedziałem, no, chyba nie słyszał. Powiedziałem, że wcale nie twierdzę, że w Chinach jest kultura europejska. Mówię, że tam przetrwały elementy kultury europejskiej pewne. U nas, no, proszę pana, jeżeli w roku 1901, o ile pamiętam, rząd pruski próbował zmienić tylko jedną rzecz w programie szkolnym, żeby nauka religii była po niemiecku, to był strajk, ludzie protestowali. Natomiast dzisiaj rząd może nakazać uczyć dzieci po francusku w szkołach i rodzice nie zaprotestują. Nie zaprotestują. Uważają, że ich pan, ich właściciel, bo to jest społeczeństwo niewolnicze, kiedyś Europejka była kultura ludzi wolnych, a to jest kultura niewolnika. Niewolnika, który chce, żeby dać mu żarcie, prawda? Wełna wawełna, byle była kicha pełna i właściciel może z nim robić, co chce. Może no uczyć tak, jego dziecko, co chce. No tak, ale jeżeli chodzi o szkolnictwo tak zwane powszechne, przymusowe, czy też obowiązkowe, czy jak to nazwiemy, to ono przed XIX wiekiem jest w bardzo niewielu krajach. Jest no w Prusach, jest w niektórych rejonach USA. I to była Europa. I to była wtedy Europa. No tak, ale to sam pan mówi, że XIX wiek, kiedy właśnie ten system już wszędzie jest, to jest szczytowy moment. To może jednak to nie było takie złe. Szczytowy moment Zachodu. XIX wiek. Nie wiem, przymusowe szkolnictwo, ale tylko w zakresie szkoły podstawowej pierwszych czterech klas było w Ameryce gdzieś już od 1880, czyli jeszcze przed XIX wiekiem. Prawda? No, w Prusach, w Brandenburgii to jeszcze już było w XVII wieku, w niektórych rejonach USA. Zgadzam się z panem, pan to właśnie powiedział. Tak. Ja się z panem zgadzam, że Niemcy nie należą do kultury europejskiej w tym sensie, w jakim żeśmy to mówili. Niemcy są tutaj już taka Europa Środkowa, a nie zachodnia. No, także całkowicie no. Się pan zgadzam, dlatego Prusy, to, że tam wprowadziły to przymusowe wykształcenie, to właśnie dlatego, że nie należały do kultury zachodniej. Holandia należy, a jest nawet rdzeniem kultury zachodniej, a też wprowadziła USA niektóre rejony, znaczy tego, co później będzie USA, czyli tej British America, no to też wprowadziły, także... Także to troszkę mam wrażenie, że na siłę pan chce udowodnić. Nie, no ja, ale my się tutaj nie kłócimy. Ja po prostu twierdzę, że tej kultury europejskiej, o tych wartości europejskich nie ma. W wartościach europejskich dzieci należały do rodziców, a nie do państwa, prawda? I to rodzice decydowali, czego się uczy ich dziecko i czy się w ogóle uczy. Bo mogło nie, do szkoły w ogóle nie pójść. Gdzie no, ale dziecko było głupie, to się Ale duch konfucjańskich Chin, jak sam pan dobrze wie, jest taki, że raczej jak najbardziej szkolić, do szkoły zagnać i tak dalej. Ja w ogóle nie mam nic do państwowego szkolnictwa, w przeciwieństwie do pana, ale przy okazji, jeżeli by iść tą drogą rozumowania, no to w Chinach akurat właśnie ten duch jak najbardziej urzędniczo-szkolny, że tak powiem, on był bardzo szeroko rozwinięty i bodaj czy nie wcześniej i bardziej niż u nas na Zachodzie. Także chociaż faktem jest, że jeśli chodzi o urzędników chińskich, to oni raczej recytowali poetyckie formułki, niż byli takimi urzędnikami. Ja nie znam dobrze Konfucjusza, nawet powiem więcej, słabo go znam. Wiem, że konfucjanizm oczywiście opierał się i forował naukę, ale nie wiem, czy była obowiązkowa, czy tylko była to zachęta. Dobrze, raczej panie Januszu, panie Piotrze, chciałbym już zakończyć ten wątek, przejść do następnego pytania. Następne pytanie, tym razem głos będzie skierowany dla pana Janusza. Czy wartości zachodnie można pielęgnować poprzez kulturę i sztukę? Jeśli tak, to jakie formy współczesnej twórczości najmocniej je wspierają?
No niestety artyści są z reguły nastawieni, bardzo niewielu jest artystów nielewicowych. Ogromna większość jest lewicowa i ona foruje zawzięcie właśnie tę antykulturę. Dlaczego? Dlatego, bo artyści się buntują przeciwko rzeczywistości, prawda? Buntują się przeciwko tym zasadom. Ja tłumaczyłem kiedyś panu Jerzemu Urbanowi, nie wiem, czy on to pamięta, dawno, dawno temu, jak jeszcze był radnym polityki. Ja mu tłumaczyłem, panie Jerzy, zasady moralne są niesłychanie ważne, bo ludzie dzielą się na dwie kategorie, na konformistów i nonkonformistów. Konformiści muszą mieć zasady, żeby ich przestrzegać, a nonkonformiści muszą mieć zasady, żeby je łamać. Jak nie ma zasad, nie ma czego łamać i jedni i drudzy są nieszczęśliwi. Dlatego też kultura polska opierała się na takich zasadach. Natomiast w tej chwili się mówi, że żadnych zasad nie powinno być. Nawiasem mówiąc, to, że nie powinno być zasad, jest też pewną zasadą. Jak się głębiej zastanowić. Artyści powinni się buntować, ale żeby się buntowali, muszą mieć przeciwko czemu się buntować. Natomiast jeżeli nie mają się przeciwko czemu buntować, to dostają małpiego rozumu, czego przykładem jest sam pan Urban na przykład, prawda, który był za komuny. Kiedy się buntował, to był subtelnym publicystą, natomiast jak tylko okazało się, że może wszystko, zaczął się posługiwać knajackim językiem, prawda, i walić na odlew zamiast cięcia szpadą, prawda. Także powtarzam, bunt artystów lewicowych jest bardzo cenny, bo oni tutaj tej żelaznej, prawda, tam regułą się buntują, ale najpierw muszą być te żelazne reguły, przeciwko którym można się buntować. One zniknęły. One zniknęły i się wolno wszystko. I dlatego kultura leży w gruzach. Kultura są właśnie, cała kultura to są nakazy i zakazy, prawda? W społeczeństwie prymitywnym można, pardon, lemo pierdzić w społeczeństwie i nikogo to nie dotyczy, a ludzie kulturalni, prawda, tego nie robią. Także jest pewna różnica, prawda, wyznawanych tam wartości. I no, powtarzam jeszcze raz, te wartości legły w gruzach. Mówi się, że wszystkie kultury w Europie się głosi, zasadę absolutnie sprzeczną z zasadami europejskimi, że wszystkie kultury są sobie równe, są równowarte. Otóż obiektywnie jako etyk, bo ja mało kto wie, ale jestem magistrem etyki właśnie akurat. Oczywiście każdy, jako etyk, jako ten, oczywiście, że każda kultura ma swoje wartości i nie można tego celować. Natomiast to nie znaczy, że Europejczyk nie powinien wierzyć, że jego kultura jest najwyższa, że Pigmej powinien wierzyć, że najwyższa jest kultura pigmejska, a Aborygen, że najwyższa jest kultura Aborygenów. Każdy ma prawo, każda soczka swój ogon chwali. I nie można prawda, zacierać tej różnicy, że co innego jest, jak istnieją różne kultury, a co innego, jak przedstawicielom jednej kultury każe się uważać za równie wysoką kulturę inną. Prawda? I o to chodzi. Kultura opiera się między innymi na jednej wartości, że my uważamy, że nasza kultura jest najwyższa na świecie, a reszta to jest głupia dzicz, którą jest burden of the white man, prawda? I musimy ich nauczyć jakiejś przyzwoitych wartości. No? I to jest element kultury europejskiej. Że my wierzymy, że kultura europejska jest najwyższa na świecie i jesteśmy dumni z naszych przodków, jestem dumny z kolonizatorów, którzy kolonizowali Afrykę, natomiast według wartości europejskich trzeba się wstydzić za tych kolonizatorów. Panie Januszu, chciałbym tu już teraz oddać głos panu Piotrowi. Ja skończyłem właśnie, tak. Dobrze, no to w tym momencie. Tutaj będzie dużo mniej sporu między nami, bo ja też jestem zaniepokojony. Akurat jestem prawicującym liberałem, więc też jestem zaniepokojony. Ale to nie dlatego, że jestem prawicującym liberałem, tylko po prostu też uważam, że raczej jakieś kanony, oczywiście jak najbardziej tak. Wydaje mi się, że tutaj pewne zamieszanie wprowadza to, jak na przykład spojrzymy na kulturę sceniczną europejską, to pierwsza rzecz, która się w niej dzieje historycznie, to jest spór między Eurypidesem bodajże a Sofoklesem. Pierwszy uważał, że sztuka powinna pokazywać wszystko tak, jak jest, a druga tak, jak powinno być. I ja mam wrażenie, że mamy w naszych czasach lewicowcy rzeczywiście myślą, że są takim nowym kościołem
i chcą pokazać przede wszystkim tak, jak powinno być. I dlatego mamy na przykład czarnoskórych rycerzy przy króla okrągłego stołu i tak dalej. To co prawda to troszeczkę się przejadło widowni i jest od tego odwrót, ale ten odwrót jest bardzo powolny i wraca się troszeczkę do standardów poprzednich, no po prostu tak jak było, a nie tak jak powinno być według niektórych, bo to jak powinno być to jest zawsze kwestia sporna i lepiej w to nie brnąć albo nie tylko w to brnąć, żeby zawsze było więcej tej kultury, która pokazuje jak jest. No i można tutaj domniemywać, jeżeli chodzi o to, jak traktowano kulturę na przykład w okresie, którego ja jestem specjalistą, czy od XVIII wieku, to jak najbardziej były traktaty estetyczne i inne tego typu, które mówiły, że kultura i sztuka powinny wyglądać tak, a nie tak. I nie było tutaj żadnego mówienia, że jest inaczej, ponieważ wtedy uważano, że jest tylko jedna cywilizacja, ludzka cywilizacja, a więc skoro tak, no to powinno wyglądać tak, a nie inaczej. I stąd były wielkie kłótnie na przykład zwolenników muzyki Jean-Baptiste Lully, jego, która uważana była za nieco przestarzałą i sztywną, z wielbicielami muzyki Rameau, a potem kłótnie ramistów i lulistów połączonych z muzyką Glucka na przykład, a potem kłótnie glukistów z piccininistami i tak w kółko, i tak w kółko. Dlatego, że uważano i tak samo było w Londynie między na przykład Opera of the Nobility, a na przykład operą handlowską. I tego typu spory były i wydaje mi się, że to jest po prostu trochę rezultat globalizacji, że ludziom się wszystko z wszystkim troszkę pomieszało i w związku z tym zatracili pewne kanony i jest taki jakby nawet można powiedzieć duszący sofokletyzm, można tak powiedzieć, w sztuce i jest tego za dużo, ja się zgadzam. Jeżeli chodzi o kolonializm, to ja powiem tak, kolonializm kolonializmowi nierówny. Te podziały też, jakie się stosuje kolonializmu, bo na przykład kolonializm brytyjski czy francuski nie były takie okrutne czy coś, natomiast belgijski na przykład był, ale to był kolonializm właściwie króla Leopolda i jego pracowników bardziej niż Belgii. Jak Belgia się dowiedziała, co on tam wyprawia, to mu to zabrano. No ale także kolonializm nie ma jednej twarzy, ja też to jako historyk mówię, i też jestem za to krytykowany czasami. Tak samo jest na przykład takie domniemanie, bo katolicy autorzy bardzo lubią mówić, że na przykład kolonializm katolickich krajów jak Hiszpanii i Portugalii był inkluzywny, a więc Indianina przerabiano, razem z Indianinem stworzono społeczeństwo, podczas gdy protestanci Anglicy na przykład to było tak zwany dzikus musi odejść. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywistość miała się tak, że to Holender, protestancki Holender i katolicki Hiszpan tworzyli z Indianinem społeczność, natomiast jeżeli chodzi o Anglika, protestanta i Portugalczyka, katolika, to oni dzikus musi odejść, więc tu nawet tej. Także o kolonializmie jest mnóstwo uproszczeń i to się zgadza. Jest jeszcze ta kwestia, czy my powinniśmy być dumni z okresu, kiedy byliśmy silni? Ja uważam, że tak, że powinniśmy przepraszać za nadużycia, natomiast generalnie być zadowoleni. Nie rozumiem tego biczowania się bez końca. I tak, ja sam osobiście uważam, że kultura zachodnia jest najlepsza i nie uważam, że ona jest w takim złym stanie jak pan Korwin-Mikke. Natomiast, ale tak samo ta XIX-wieczna i obecna, to ja tego nie widzę, tego rozłamu tak gwałtownego, są pewne problemy, ale problemy wynikają moim zdaniem z tego lewicowego urabiania wszystkiego pod siebie i z tego zwątpienia ludzi Zachodu w siebie i to jest rzeczywiście problem i powinniśmy rzeczywiście to odkręcić, zwłaszcza, że pamiętajmy, że Korea Południowa, Japonia, Tajwan, przecież one w dużym stopniu przesterowały się na kulturę zachodnią, tworząc udane hybrydy, moim zdaniem. To właśnie mówiłem. Tak, no więc mówię, że tutaj tak. Się więcej zgadzamy niż nie zgadzamy. To na pewno, tak, w tym temacie, w tym punkcie. Tak. Natomiast dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że ja nie twierdzę, że kultura obecna jest w stanie upadku. Ta kultura kwitnie, tylko jest kultura wroga europejskiej, dokładnie odwrotna do europejskiej i ona kwitnie jak najbardziej. A druga uwaga to tyczy, to jest taka szczegółowa. Chciałbym tutaj powiedzieć, że tak naprawdę
amerykańska, bunt kolonii amerykańskich sprzed tam 200 iluś lat, to on nastąpił nie tam z uwagi na herbatkę, tylko dlatego, że Anglicy nie pozwalali Amerykanom mordować Indian. Prawda? Amerykanie chcieli ich eksterminować, zajmować ich terytoria, a król traktował Indian jako swoich poddanych i otaczał ich jednak pewną opieką. Zresztą, jak wiadomo, Indianie walczyli po stronie Amerykanów, po stronie Anglików w wojnie domowej. Taka drobna uszczypliwość pod adresem, że tak powiem, Amerykanów, taki drobiazg. Znaczy ja powiem, że po prostu w ogóle zabraniali Amerykanom osiedlania się poza Appalachami i zabraniali im posiadanie własnego przemysłu. Ale oczywiście taki naprawdę wkurw przeciwko Brytyjczykom się rozpoczął wtedy, kiedy zrobiono podatek stemplowy, ponieważ to uderzyło w tych, którzy dysponowali słowem pisanym i mówionym oczywiście, bo odstemplowane były kolejne strony u drukarza i był na to wysoki podatek. A to było właśnie po to, żeby zmniejszyć napięcie ich pamfletów, a on oczywiście wywołał efekt odwrotny. Tutaj Brytyjczycy pokpili trochę. Dobrze, i w takim wypadku przechodzimy dosyć płynnie do czwartego pytania. Tym razem pierwszy głos otrzyma pan Janusz. I pytanie brzmi, czy cywilizacja zachodnia... Ja miałem przed chwilą jako trzeci. Przepraszam, w takim wypadku otrzymuje pan doktor Napierała. Czy cywilizacja zachodnia zmierza ku upadkowi? Jakie są największe współczesne zagrożenia dla wartości zachodnich? No największym zagrożeniem, ja uważam, że to jest ja wiem, że pan Janusz Korwin-Mikke uważa, że zmierza ku upadkowi albo została zamieniona na inną. Ja pamiętam to z innego pana filmu o wartościach unijnych, które są sprzeczne z europejskimi. Wiem o czym pan mówi, żeby nie było, że nie wiem. Ale wydaje mi się, że to jest przesada, że to jest patrzenie troszeczkę przez mikroskop na problemy Zachodu, a przez odwrócony teleskop na problemy innych części świata, które są moim zdaniem znacznie większe. W Indiach brakuje wody, to jest na przykład problem. Natomiast jeżeli chodzi o w Nigerii będą dawać niedługo nagrody za niską dzietność, bo jest ich za dużo i tak dalej. To są problemy moim zdaniem znacznie większe. No ale dobrze, w każdym razie jeżeli chodzi o jakie są największe zagrożenia, bo zagrożenia oczywiście są, no to bym powiedział, że to jest to, że radykalni lewicowcy rzeczywiście upatrzyli sobie rolę takiego nowego kościoła i jest do tego dodawany radykalny ekologizm, czasami inne tego typu tendencje i rzeczywiście oni próbują urobić świat na swój obraz i podobieństwo, nie za bardzo zostawiając miejsce dla nas liberałów, a także dla konserwatystów, tak jak pan Janusz. Także no, to jest ogromny problem oczywiście i nie wiadomo, co z tym problemem zrobić. Można się tylko pocieszać, że w Chinach w XIX wieku byli tacy Taipingowie, którzy uważali, że oni reprezentują odnowę duchowo-religijną i oni zniszczyli całe Chiny i to był największy mord w Chinach przed Mao Zedongiem. To, co oni tam nawzajem wyprawiali zwolennicy i przeciwnicy Taipingów. Także może być dużo gorzej. To bym powiedział przede wszystkim, taki wniosek bym z tego wyciągnął. Może na razie tyle. No, to przede wszystkim chciałem zauważyć, że ta dyskusja była bardzo pouczająca, bo jest to dyskusja prawicowego liberała z konserwatywnym liberałem, więc mamy dość zbliżony ten europejski, prawda, trzon. Natomiast, bo tylko tak się wypadło, bo jeżeli ludzie się całkowicie nie zgadzają, to nie ma o czym dyskutować, bo każdy wygłasza tylko swoje wartości i na tym koniec dyskusji. Nie ma wspólnych. Natomiast, jeszcze raz mówię, ja się nie zgadzam, że ona zmierza ku upadkowi, bo jej już nie ma. Nie może zmierzać ku upadkowi coś, czego nie ma. Być może tam jeszcze się kołaczą oczywiście gdzieś tam na prowincji amerykańskiej jakieś normalne wartości, ale jeżeli przecież państwo nie macie pojęcia, jakim dumnym stworzeniem był europejski chłop, niekoniecznie może polski, ale niemiecki czy szwedzki, o którym pan mówił, prawda? To byli ludzie o pewnej kulturze, innej może niż kultura rycerska, prawda, czy ten, ale jakiejś tam kulturze.
Natomiast dzisiaj tej kultury nie ma, dlatego, bo kultura pilnowana była przez rodzinę. Tu trzeba całkowicie sprzeciwić się z tym, co mówi jego ekscelencja Przemysław Czarnek, który chce tutaj uczyć dzieci patriotyzmu. Na przykład. To było wartością europejską oczywiście. Otóż przypominam, że powstania głupie, bo głupie, ale robione przez patriotów, tam styczniowe, listopadowe, kościuszkowskie i tak dalej, były robione przez ludzi nieuczonych w żadnej szkole patriotyzmu. To rodziny ich nauczyły patriotyzmu. W szkole uczono ich, że trzeba kochać cara. I jak widać, to słabo działało. Słabo działało. Jeżeli pan Czarnek zacznie uczyć dzieci patriotyzmu, to efekt będzie taki, że młodzież znienawidzi patriotyzm. Tak samo jak znienawidziła religię, właśnie przez to, że wprowadzono religię do szkół. Przeciwko temu protestowałem 30 lat temu w Sejmie, że to właśnie zniszczy religię. Także, ale to jest ta wiara w to. Pan Czarnek jest nieodłącznym dzieckiem kultury unijnej, bo on wierzy, że państwo może narzucić ludziom i przerobić ludzi na aniołów w swoim duchu. Otóż nie, ludzie mają, każde społeczeństwo, jestem cybernetykiem, i każde społeczeństwo zachowuje się jak osioł, który idzie do przodu, jak go pociągnie za ogon, a nie jak go pchać. Jak go pchać, to wtedy on się kładzie i nie idzie do przodu. Także można oczywiście oddziaływać na społeczeństwo, ale jeszcze raz mówię, różnica między kulturą europejską polega na tym, że kultura europejska, przynajmniej ta robiona przez elity, prawda, bo to one tworzyły kulturę, one tworzyły wartości, kultura była kulturą ludzi wolnych, że człowiek decydował sam o sobie, nie było państwa opiekuńczego, które może człowiekowi dla jego dobra coś zrobić, bo państwo może, były nam okrutne rządy w Europie, ale nigdy te rządy nie mówiły, że mordują ludzi dla ich dobra. Natomiast socjaliści odbierają nam wolność dla naszego dobra, żebyśmy krzywdy sami nie zrobili. Jeżeli zabraniam się pływać w morzu, to dla mojego dobra, żeby się nie utopił. Otóż to jest całkowicie sprzeczne z europejską wartością. Prawda? Całkowicie sprzeczne. To ja i tylko ja decyduję, co jest dla mnie dobre. Jeśli chcę sobie pływać, jak się utopię, to najwyżej się utopię. No to jest moja sprawa. A nie jestem niewolnikiem państwa. Natomiast żyjemy w społeczeństwie niewolnicze, bo państwo opiekuńcze to jest państwo niewolnicze, gdzie opiekunowie to jest po prostu właściciele niewolników. I ten opiekun ma prawo dla mojego dobra coś mi narzucić. I to powszechnie obowiązuje, bardzo niewiele jest wyjątków od tej reguły, co dowodzi, że to jest kultura nieeuropejska, tylko potem wroga obcami, którą musiał zniszczyć, wypalić rozpalonym żelazem. Prawda? I wrócić do normalności. Na szczęście historia kołem się toczy, to już się kończy się ta epoka, to możemy obydwie odetchnąć. Ona zbankrutuje po prostu i zwyczajnie. Bo jak żeśmy mówili na samym początku, ta kultura jest przedmiotem ewolucji. No i w wyniku ewolucji żeśmy doszli do tego, że takie dinozaury wyginęły, tak samo wyginie ta antykultura. Coś się na ich miejsce stworzy, zobaczymy co. Nie bardzo wierzę, że to mam. Jego ekscelencja Włodzimierz Putin tę kulturę przyniesie, bo on to może im tą deklarację ma, ale przeciętny Rosjanin to niekoniecznie się tutaj jako kulturtrager nadaje. Także nie wiemy, co z tego będzie. Nie wiemy, co z tego będzie. Może się odrodzi. Kultura rzymska, prawda, grecka się odrodziły w pewnym momencie. Prawda? Było to odrodzenie i ludzie się nawrócili do tej kultury. Być może wrócimy do kultury tego XIX wieku. Bardzo bym tego chciał, żeby moje dzieci żyły w normalnym świecie, a nie w świecie niewolniczym, bo to jest problem się z ustrój niewolniczy. Zasada, że państwo ma prawo decydować, czego się uczy dziecko niewolnika, jest słuszna, natomiast państwo nie ma prawa decydować, czego się uczy dziecko człowieka wolnego. To jest ta podstawa. I na zakończenie jeszcze tylko powiem. Czym się różnił niewolnik od wolnego człowieka w Rzymie? Był ubrany tak samo. Bywali niewolnicy bogatsi swoich panów nawet. Ale jednej rzeczy nie wolno było mieć niewolnikowi. Nie wolno było mieć broni. I właśnie my się tym różnimy od ludzi wolnych, że nam nie wolno mieć broni. Czy pan Piotr chce się jakkolwiek odnieść do słów? Tak, pana oczywiście. Kierowca? Tutaj jak zwykle jest to taki duży package informacji. Cóż mogę powiedzieć? No, jeśli chodzi o... Ja mam takie wrażenie, jak słucham pana Janusza, że tutaj jest
nacisk na to, co by chciała Unia Europejska jako ten Parlament Europejski, który przecież żadnej takiej realnej władzy tak naprawdę nie ma. Oni tam mogą łajać, napominać i tak dalej. Moim zdaniem to, co oni, ta kultura unijna, ta kultura taka, która ona, że tak powiem, dryfuje ku jakimś różnym dziwnym rozważaniom czasami, moim zdaniem po prostu dlatego, że oni nie mają realnej władzy i są po prostu oderwani od realnych problemów. I to, co jest postrzegane jako jakiś ogromny kryzys władzy i elit i tak dalej, on może być tylko kwestią tego, że tutaj nie ma po prostu tych korzeni dołączonych do tego, co realnie się dzieje. Dlatego, że na przykład jeżeli się uczestniczy w realnym życiu i nawet jest się bardzo hojnym socjalnie urzędnikiem, to w którymś momencie trzeba to przyciąć. I tak na przykład Szwedzi, dlatego ja Szwedów cenię, Szwedzi na przykład zrobili coś takiego, że oni to Volkshemet mocno przycięli, kiedy zobaczyli, że się te cyfry nie zgadzają. Kiedy przyjęli 64 tysiące emigrantów podczas kryzysu migracyjnego 2014-15 i zobaczyli, że z nimi jest nieco problemów, to stwierdzili, że to już może wystarczy, the tracker, tak jak mówią Szwedzi, i może już więcej nie. Czyli państwo, które realnie uczestniczy w ludzkich sprawach, ono ma, może mieć idealistyczne do bólu, ale musi mieć, brać pod uwagę także czynniki faktyczne. Na przykład Holendrzy zauważyli teraz, znowu kraj, który ja propsuję na plus, bo oni też próbują się przemknąć między idealizmem a oporem świata, oporem materii, że tak powiem. Czyli na przykład teraz stwierdzono, że rolnikom nie będzie można używać tego i tamtego, bo oni niszczą pola i te pola się do niczego potem nie nadają, ale oni stwierdzili, że te limity, które zostały im narzucone, są za duże i się zbuntowali na przykład. To tak a propos tego, że człowiek Zachodu się nie buntuje. No nie, no buntuje się i można się zastanawiać, ile racji jest po której stronie. No i także nie widziałbym tego aż tak dramatycznych barwach. Jeśli chodzi o dostęp do broni, to w krajach typu Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania dostęp do broni jest dużo prostszy, do broni myśliwskiej, do broni zwykłej, krótkiej też. Ja nie Ale wiem, scyzoryki czy... pozabierano Anglikom, scyzoryki pozabierano, proszę pana. Scyzoryki. Noża nie wolno mieć. Pałki, no, pałki bejsbolowe nie wolno mieć w samochodzie. Ale nie broni, można mieć klucza francuskiego. Ale broń myśliwską Jeżeli można pan mieć. Będzie jechał w samochodzie i pan ma sobą klucz francuski w Anglii i pan powie, że to jest klucz do obrony, to pan aresztują. Jeżeli pan powie, że to jest do reperowania samochodu, to wtedy w porządku, może pan go mieć. Nie no, są urzędnicze takie absurdy oczywiście i one się zdarzają w każdej kulturze. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do broni, no to w ogóle nie ma porównania. Takie kraje dawnej postkomunistyczne oczywiście broni nie mają. Tak samo nie za bardzo Chińczycy, inne kraje postkomunistyczne też za bardzo nie mają dostępu do broni. W Republice Donieckiej, nie w Ługańskiej, ale w Donieckiej, każdy ma prawo mieć broń. No to jest kraj frontowy i tu jest ta kwestia sporu, zostawmy to może, ale kwestia sporu granicznego, no to są wyjątkowe okoliczności, ja bym tak to potraktował. Natomiast to tak samo na przykład jak w Stanach USA w XIX wieku, które są bliżej, były bliżej tak zwanej tej frontier, tak? Czyli tego, gdzie tam się kończyły te wszystkie osiedlenia, osiedleńcze rejony i zaczynała się ta dzicz, zaczynały się wielkie równiny, no to tam także ta kultura broni była zawsze bardziej rozwinięta, no z przyczyn oczywistych, tak? Że niedźwiedź może wejść po prostu do chaty. I więc ja bym to tak raczej postrzegał. I tutaj jest sytuacja jest tak bardzo... Może tak, Australia jest przykładem kraju, który się wahał długo, czy pójść z Brytyjczykami i trochę ograniczać dostęp do broni, czy pójść z Amerykanami. Brazylia z kolei chciała pójść i w końcu poszła z Anglikami, no ale to jest nadal większy dostęp niż u nas. Jeśli chodzi o Brazylię na przykład, no to odwrotnie. Tam była taka tradycja, żeby raczej nie było tego, ale potem policja stwierdziła, że nie dojedzie na czas do tego, który został zaatakowany, więc może lepiej, że nie bronił się sam, tak po amerykańsku. W Brazylii nie było porwania żadnego samolotu. I to za socjalistów. Bo w Brazylii wolno mieć broń samolotu. I to za socjalistów jeszcze, za Dilmy Rousseff zrobiono ten dostęp do broni. Nie za Bolsonaro jeszcze, tak.
Tak, za Lublin jeszcze. Także kraje się po prostu moim zdaniem miotają i my jako Zachód też się miotamy. I tyle. Ja bym tutaj widział największy problem w tym, że Unia Europejska jako organ, który nie rządzi niczym, tylko de facto troszkę szantażuje niektóre kraje, żeby one bardziej były zgodne z ideą, jaką oni tam by chcieli, te dwie największe partie oczywiście, bo reszta partii to tam są jak kwiatek do kożucha, prawda? Na przykład ALDE, liberałowie, mimo że są bardzo federalni, to oni niewiele tam mają do powiedzenia. Tak samo te partie obie konserwatywne niewiele mają do powiedzenia. Zieloni też tam mają tak naprawdę niewiele do powiedzenia, ale ich ideologia się przedostała do tego rdzenia głównego. No ale to wtórnie, nie? Bo ideologia została tak. No i teraz jest, ja myślę, że to jest kwestia oderwania ich od po prostu rzeczywistości. I że to można wyleczyć, jak to się mówi. Nie. Tutaj się różnimy. To jest moim zdaniem temat na osobną dyskusję, bo to bardzo głęboko sięga i musiałbym to od początku, że tak powiem, tłumaczyć, także nie da się tego w ramach tej dyskusji wyjaśnić. Także szczerze mówiąc, jeżeli panowie byliby chętni na tego typu dyskusję, to można by było taką propozycję rozmyśleć, ale tymczasem wracamy już do ostatniego pytania, które brzmi następująco. Czy rywalizację USA i sojuszniczych państw bloku zachodniego z państwami rewizjonistycznymi wobec Ładu Atlantyckiego można interpretować jako konflikt wartości? I tym razem głos oddaję panu Januszowi. No niekoniecznie. W tej chwili Ameryka zmieniła system wartości razem z dojściem do władzy już Kennedy'ego, można by powiedzieć, prawda, Johnsona przede wszystkim. To idzie coraz bardziej na lewo. Także nie bardzo się różni w tej chwili Ameryka. Czyli są różnice. Jeśli używać porównań historycznych, to Europa to jest coś na kształt upadającej Grecji, która wiadomo zrobiła Związek Achajski i nagle okazało się, że byli chętni do umierania za Spartę, za Atenę, ale za Związek Achajski nikt nie chciał umierać. I wszyscy rzucili broń i uciekli przy pierwszej bitwie. A Stany Zjednoczone to jest coś na kształt Rzymu, prawda, w tej chwili, który trochę później upadnie niż Grecja. Tak można trzymać to porównanie. Ale wartości już mieli w pewnym okresie bardzo zbliżone do siebie. I my w tej chwili mamy bardzo zbliżone wartości dla Amerykanów. Wartości, przypominam, że w roku 1994 i jeszcze na 2003 mało co nie doszło do wojny między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami i Francją. Mało kto wie, że w Wawelu o 50 km od centrali NATO budowano już centralę wojsk antynatowskich. Tylko dzięki pomocy Anglików udało się Amerykanom, że tak powiem, zapobiec tego typu buntowi Greków, prawda? Tak to nazwijmy. Także Wielka Brytania odeszła i nie wiadomo, co teraz będzie. Przypominam, że bo my Polacy nie rozumiemy jednej rzeczy. Dla Polaka Amerykanie są ludzie, którzy nam pomogli w dwóch wojnach światowych, którzy nas wyciągali, prawda, i coś tam. Natomiast dla Niemca to jest naród, który dwa razy w zwycięskich wojnach wbił im sztylet w plecy. Niemcy nienawidzą Amerykanów. Klasa polityczna tego nie powie oficjalnie nigdy. Tak samo jak nigdy w NRD nikt nie powiedział, że oni nienawidzą Sowietów, a nienawidzili ich przecież. Tak samo oni teraz nie mówią otwarcie, że nienawidzą Amerykanów. Są ludzie bardzo, że tak powiem, skryci pod tym względem, ale oni ich nienawidzą. I przy pierwszej okazji, że tak powiem, się zrewanżują za te dwie wojny światowe. Także pamiętajmy, że wcale nie jest wykluczony układ, w którym wróci koncepcja z czasów Gorbaczowa, że utworzy się Unia Europejska od Portugalii po Władywostok, prawda? Natomiast nie wejdzie do niej Polska i Ukraina, które są kolonią amerykańską, prawda? I Rumunia, a nie europejską, bo się buntują przeciwko Unii Europejskiej. Nie wiadomo, co to będzie. Może być bardzo różne rzeczy mogły się dziać. Przypominam, że sojusze się zmieniają nieraz z dnia na dzień, między załóżmy 26 sierpnia a 31 sierpnia, prawda, się dużo zmieniło w polityce. 39 roku się dużo zmieniło w polityce i w Kalifii się też może zmienić.
Absolutnie nie wykluczam tego, że obalą jego ekscelencję Władimira Putina i będzie jakiś demokrata, który dojdzie do porozumienia z Unią Europejską. To jest całkowicie możliwe. Całkowicie możliwe. I na zakończenie jeszcze tylko powiem, że a propos jego ekscelencji, że jak słusznie zauważył Rudyard Kipling, używanie tytułów jest niesłychanie ważne dla kultury. Między innymi dlatego, bo można powiedzieć ty cztery kropki, a nie można powiedzieć pan cztery kropki. Nie można powiedzieć wasza ekscelencja, prawda, ty tego. Także prezydentowi państw się należą słowo jego ekscelencja, niezależnie od tego, czy go lubimy, czy nie lubimy. Nie ma żadnego znaczenia, to jest formalność. I to, że odrzucamy to, że bardzo wielu ludzi po chamsku uważa, że tytuły nie są formalne, bo kultura europejska jest oparta na prawie, na formalności. Na formalnościach. I wskazać, że kultura jest oparta na formalizmach, bo w odróżnieniu od szczerej ekspresji. No szczera, którzy to robią chamy. Natomiast kultura oparta jest na formalizmach. I ja reprezentuję kulturę europejską, używając i do prezydenta Rosji, i do prezydenta Ukrainy, prawda, i do prezydenta Polski używam zawsze jego ekscelencja. To jest objawem kultury europejskiej. Natomiast rządzi chamstwo. Bo powiedzmy jeszcze na dokończenie, że kultura dlatego upadła, że wprowadzono demokrację. Zawsze to elity tworzyły kulturę, a teraz kulturę tworzy cham, niestety. I to jest nieszczęście. Ja jestem zwolennikiem kultury elitarnej oczywiście. Wartości elitarnych. I chamy mają podziwiać hrabiego, mają podziwiać księcia, prawda? A nie się z niego wyśmiewać. No ja oczywiście postrzegam konflikt, dajmy na to NATO z Chinami czy z Rosją, to jest raczej konflikt dyplomatyczny, bo w tej chwili mamy konflikt Ukraina-Rosja, a nie konflikt NATO-Rosja, a tak samo na linii NATO-Chiny mamy konflikt dyplomatyczny o Tajwan na przykład i tak dalej. I tak, ja oczywiście postrzegam to jako kwestię wartości. Natomiast tutaj poruszone zostały kilka ciekawych rzeczy, bo na przykład w Polsce wyobrażamy sobie często, że na przykład te kraje pozaeuropejskie to one są takie chętne do bitki, żeby tracić tych ludzi. W Chinach bardzo niechętnie ludzie wchodzą do armii, tam jest przecież też ogromny problem ludzi. Tak, tam jest też ogromny problem ludzi, którzy by chcieli pójść do armii, przecież tam są tak zwani mali cesarze, czyli wszyscy się przyzwyczaili, że jest jeden dzieciaczek i go tam chołubią. I oni wyrastają nawet na takich ludzi troszeczkę antyspołecznych, czasami można tak powiedzieć. No i teraz jest kwestia tego, że na przykład Zachód nie jest jednością, prawda? Bo pod tym względem, bo badano takie rzeczy. Czy na przykład Czesi, Niemcy, Francuzi, Polacy by chcieli walczyć za ojczyznę, umierać za ojczyznę. Były takie badania. I wychodziło, że w Niemczech i w Czechach no to tam 20% może. Ale już we Francji czy w Polsce też była połowa albo 50 parę %. To mniej więcej tak to wyglądało, bo ludzie bardziej kojarzą już to jest obcy im świat, bo to jest świat armii zawodowej. To teraz się można zastanowić, czy to lepsze jest ta. Ja akurat uważam, że lepsza jest zawodowa, która powinna mieć komponent tylko dodatkowy, taki ochotniczo jakiś tam poborowy jako komponent dodatkowy. Zresztą takie armie istnieją. De facto tak wygląda armia francuska, niemiecka, tak wyglądają nadal. Mniejszość państw ma wyłącznie armię zawodową w świecie zachodnim. No i teraz mamy więc skrajnie różne podejście do tej takiej bitności w ramach jeszcze w ogóle Zachodu, bo no 50% i 20% no to jest kompletnie inna kwestia. Jeśli chodzi o Niemców i ich stosunek, aha, jeszcze jedna rzecz może. Kraje, które nie mają problemu z zaciągiem żołnierzy, naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki, dlatego że większość krajów albo nie ma
porządnych sił zbrojnych, jak Nigeria, no oni nie mieliby problemu z zaciągiem, tak się można domyślać, ale armii za bardzo nie mają porządnej, bo tam zresztą północna połowa kraju jest terroryzowana przez Boko Haram, no to jak oni się zajmują cały czas tym, to jak oni mają rozwijać normalną armię. Jest utajniona liczba żołnierzy nigeryjskich i nie wiadomo, ile oni w ogóle mają tej armii, więc jak ktoś bada wojskowość jak ja, no to jest trochę trudne. Jeżeli chodzi o na przykład, są takie kraje typu Pakistan. Pakistan ma rzeczywiście dużo tej ludności, nawet Chińczycy kombinują, żeby oni zasilili, tak jak u nas Klaus Schwab stawia na roboty, tak oni, żeby tych Pakistańczyków ściągnąć do roboty, do fabryk chińskich, zwłaszcza jeżeli Europejczycy będą nadal wycofywać fabryki z Chin, bo się z nimi kłócą. No więc to nie jest taka prosta sprawa. Jeśli chodzi o kwestie Rosji i USA i Niemiec w ogóle, czy Niemcy, kogo Niemcy wolą, czy Rosję, czy Niemcy, to przez całe lata do 2014 roku w Niemczech były pomiary takie, ilu jest właśnie tych Russlandversteher, czyli tych rozumiejących Rosję, a ilu jest tych Atlantische Deutsche, tak, tych Niemców atlantyckich. I to były bardzo podobne liczby. Wychodziło na to, że około 65% Niemców uważało, że Rosja jest zagrożeniem dla światowego pokoju i bardzo podobna liczba uważała, że USA są zagrożeniem dla światowego pokoju, czyli z tego wynika, że całkiem sporo Niemców, którzy uważają, że oni na równo są zagrożeniem dla światowego pokoju. To się zmieniło dopiero po wojnie 2014 roku, więc ja bym nie przesadzał, że tak wszyscy Niemcy od razu tych Amerykanów nienawidzą. Raczej jest po prostu uchodzą za kontrowersyjnych. W Niemczech jest... Ale ja mówię o elitach politycznych, a nie o masach. Masy nie mają nic do gadania. Ja mówię o elitach politycznych, które chcą się dziś, przecież tym Niemcy, który pije Coca-Colę, prawda? Jest takie, ale taki wiemy, mieszają to z fantą, którą sami wymyślili jako fantazji i łączą to w jakiś tam... Ale nie zrozumiewa jedna rzecz to, co pan powiedział, że Niemcy, że tyle samo mniej więcej Niemców uważa Rosję za imperialistyczną, co Amerykanów. No przecież na litość boską to Ameryka rozwaliła Rozwaliła Libię, rozwaliła Irak, rozwaliła Afganistan, rozwaliła Syrię, bombardowała Belgrad, czy to nie Rosja robiła, tylko Stany Zjednoczone. Jak można w ogóle porównywać imperializm amerykański z rosyjskim? Rosjanie nie są w ogóle państwem imperialistycznym. Rosjanie byli w Afganistanie, w Gruzji i w paru innych krajach też, więc to na jedno wychodzi. Nie. Rosjanie nie byli w Afganistanie. Można się tylko zastanowić, czy kwestia jest, czy tutaj na ile rozróżnienie między interwencją a inwazją tutaj jest, ale to jest temat na oddzielną dyskusję, bo zawsze można powiedzieć, Amerykanie mówią, że ich to są interwencje, a rosyjskie to są inwazje. Ja się do tego przychylam, ale nie we wszystkich przypadkach. Ale jaką inwazję zrobiła Rosja, przepraszam bardzo? No Osetia, prawda, chociażby... Czy to Gruzja napadła na Osetię, a nie Rosja? Akcja w Syrii przecież. No tak, no ale to... Ameryka bombardowała Syrię, a nie Rosję. Ameryka zaopatrywała Wolną Armię Syrii, która jak się potem okazało, wymieniała się kadrami z Państwem Islamskim i wtedy przestano ich zaopatrywać, a wiele osób myśli, że nadal zaopatrywano. No ale niestety dostało się bad guysom i Amerykanie w ogóle się pogubili, a Rosjanie wysłali swoje samoloty pod brzuchami samolotów transportowych, żeby bronić Asada. No to też jest tak, jak najbardziej. Rosjanie bronili prawowitego rządu, oczywiście. Czyli są konserwatystami w odróżnieniu od rewolucjonistów amerykańskich. No, oczywiście. No ale jest takie stare powiedzenie, dlaczego w USA nigdy nie było przewrotu wojskowego? Wie pan dlaczego? Bo jest to jedyny kraj na świecie, w którym nie ma ambasady USA. Coś przerwało na chwilkę. Jeszcze raz powtarzam. Pytanie brzmi, dlaczego w USA nigdy nie było przewrotu wojskowego? Odpowiedź brzmi, bo jest to jedyny kraj na świecie, w którym nie ma ambasady USA.
No to tak, to prawda, ale rosyjskie ambasady też zawsze coś tam kombinowały, subwersje i tak dalej. Akurat no, polityka walki o wpływy na świecie no, obowiązują państwa w różnych ustrojach. To akurat chyba jest oczywiste. To prawda, są pewne. Natomiast ja bym na pewno nie nazwał Rosji krajem konserwatywnym, bo porzucanie rodzin, samobójstw więcej niż w Japonii, gdzie jest to właściwie przez kulturę dopuszczalne. Alkoholizm jako sposób życia, no chyba tylko sprzeciw wobec LGBT, no to byłoby jako konserwatywne. No ale to też sprowadzanie konserwatyzmu tylko do tego, to niedawno Klub Jagielloński stwierdził, z którym ja mi nie jest specjalnie po drodze, ale oni stwierdzili, że no de facto no mówienie, że Rosja jest krajem konserwatywnym, jest bardzo daleko idącym uproszczeniem. Także można powiedzieć, że jak tak samo jak USA, tak i Rosja ma pierwiastki konserwatywne i niekonserwatywne i mniej więcej pewnie po tyle samo. Ja tylko mam problem z rosyjskim ustrojem, a nie z tym, jakie jest stężenie konserwatyzmu w Rosji. No, to jest oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład Rosja jest znacznie mniej demokratyczna, czyli jest bliższa Europie. Europa była zawsze monarchistyczna, a nie demokratyczna. W Rosji jest znacznie mniej demokracji niż w Unii. Chwała Bogu, ja nie jestem demokratą, dlatego właśnie to mi się w Rosji podoba. Natomiast przypominam, że gdyby nie daj Boże, narzucono Rosji wartości europejskie, znaczy unijne, czyli demokrację, to przecież 76% Rosjan domaga się, żeby Rosja zajęła Polskę, Estonię i Łotwę. Prawda? Estonię i Łotwę, tam jest dużo Rosjan, a Polskę za karę za to, co my Rosji zrobiliśmy i robimy w dalszym ciągu. Więc módlmy się, żeby rządził jego ekscelencja Władimir Putin, bo on jest bardzo takim umiarkowanym i odpowiedzialnym imperialistą. Natomiast lud, jak wiadomo, jest bardzo imperialny. To jest kwestia sporna, a możliwe, że rzeczywiście lud jest radykalniejszy od swojego lidera, ale to lider też podkręcał nastrój imperialistyczny. To jest taki Teufelskreis, jak mówią Niemcy, błędne koło, prawda? Można tak to nazwać. Jest też jedna ciekawa różnica, bo ja jestem liberałem i też nie jestem zachwycony demokracją jako demokracją. Ja patrzę raczej na tej zasadzie, czy monarcha, czy demokrat, bo byli monarchowie liberalni i o samym pisałem o Fryderyku II na przykład i byli monarchowie nieliberalni, jak na przykład Kosma III. Na przykład Józef II Austriacki. No Józef II jest taką hybrydą, trochę tak. On tam się potem wycofywał z większości swoich reform, to tak przy okazji. Ale na przykład Kosyma III Medyceusz w Toskanii, on po prostu szpiegował swoich obywateli i zamienił kraj w jeden wielki klasztor, także to też na szczęście pamiętać. Na szczęście nie miał tak miał samo z temu. No wiem, ale tak samo jest z krajem o ustroju republikańsko-demokratycznym. One także potrafią bardziej lub mniej. No i jest jeszcze kwestia, jak my tak naprawdę szeregujemy i klasyfikujemy te państwa, bo jeżeli chodzi o Chiny na przykład, to moim zdaniem to jest komunistyczna arystokracja. Oni rządzi tam 90 milionów nadludzi, a reszta słucha. I to tak, jest demokracja szlachecka de facto. Ale wie pan, te 90% ludzi, czyli członkowie Komunistycznej Partii Chin, to jak słusznie zauważył pan Gwidon Roman, zresztą nasz wielki sympatyk, taki francuski, znaczy książkę o Chinach, wydaną w Polsce, i on powiedział, że tak, Chinami rządzi ta partia komunistyczna, tylko tam nie ma ani jednej feministki, ani jednego ekologa, ani jednego zwariowanego zwolennika LGBT, tylko jest 89 milionów drobnych przedsiębiorców i większych przedsiębiorców oraz milion urzędników, którzy chcą się nakraść. No ale dla równowagi pamiętajmy, że Guy Sormand nazwał też, którego ja też jestem wiernym czytelnikiem i też go propsuję na moim kanale, czy też jak to się teraz mówi, reklamuję i tak dalej. Guy Sormand mówił, że no Chiny to imperium kłamstw i generalnie mało sympatyczny kraj, gdzie z biedy ludzie sprzedają krew, prawda? Ja jestem dumny z siebie, że jak jego ekscelencja Xi doszedł do władzy, to ja przeczytałem, bo ja znam żargon
komunistyczny. Przeczytałem jego przemówienie z okazji, że tak powiem, objęcia władzy i od razu wrzuciłem bieg wsteczny i od razu mówiłem, że Chiny idą w złą stronę niestety, odkąd pan Xi. No bo maoista, tak, maoista. Nawet się ubiera w taki mundurek jak Mao, tylko że czarny, bo bardziej jak w Matrixie, w filmie Matrix chyba. Tak, Hu Jintao był dużo bardziej sensowny. Ja czytałem wystąpienie do, jak pisałem książkę o Chinach, Japonii, a Zachód, historia nieporozumień, to czytałem wtedy przemówienia Hu Jintao do partii komunistycznej i ono było rzeczywiście takie, że można się było zastanawiać, czy oni są nadal jeszcze komunistami, no ale nadal są, no widzimy też, jak traktują własnych obywateli, prawda, w związku z tą pandemią i tak dalej. Jest to dużo, jakkolwiek można mieć zastrzeżenia do zachodnich, no to tam jest dużo mocniej, grubiej i więcej zamykania ludzi w domach i tak dalej, także pałowania bez litości i tak dalej, więc to też tutaj Gisorman na takie rzeczy też zwraca uwagę zawsze. Tak, teraz nie mogę. Tak, nie, oczywiście, tylko mówię, że oni werbalnie niekiedy przestrzegają niektórych zasad europejskich. W Europie już nikt się nie powołuje na wartości europejskie, bo po prostu jest to niemodne. Jeżeli człowiek się powoła na wartość europejską, to patrzą na niego jak na dziwolonga. Prawda? Jeżeli na przykład jak to, bez pasów jeździć w samochodzie, no jak to w ogóle wariant, no, normalnie. No to jest taka wartość, można powiedzieć, anarcholiberalna. Można powiedzieć, że ona jest częścią spektrum kultury europejskiej, ale zawsze były też inne tendencje, żeby raczej jednak uporządkowywać. Biurokracja typu, nie wiem, Ludwik XIV to też jest kultura europejska, która się narodziła spontanicznie. Dlatego, że szlachta, dawniej było tak na przykład w XVI wieku, że szlachcic z Roussillon, z południa Francji, to sobie prowadził własną politykę zagraniczną i tego miało nie być, prawda? Więc proszę pana, to jest osobny temat, natomiast to jest osobne, to jest katalońskie dawne dziedzictwo, natomiast chciałem zaprotestować. Nawet Markiz de Sade mógł sobie działać za Ludwika XIV. No jak, przez całe życie przecież on żył za 16 i on całe życie spędził w więzieniu, bo jego... Nie, bo go żona zadenuncjowała, ale póki żona go nie denuncjowała, to nic nie było. Nie tylko, bo jest taka fajna książka Arlette Farge. Teściowa go zadenuncjowała. Jasne, ale jest jeszcze książka Arlette Farge o policji w 16. Życie na ulicy to się nazywa, właśnie dans la 18e siècle, vie dans la rue de la 18e siècle à Paris. I Arlette Farge właśnie napisała, że jak najbardziej szpiegowali go tam i to na pewno też miało wpływ na... A w ogóle ludzie przychodzili wtedy na policję ze skargami o wszystko, że na przykład jakiś tam Jean-Pierre mnie uwiódł i tak dalej. Policja wysyłała ich wszystkich do wszystkich diabłów, bo to nie jest sprawa dla policji i tak dalej. Albo że ktoś zobaczył, że nie po chrześcijańsku sąsiad uprawia miłość albo coś takiego. Więc, ale dzięki temu, że Francja miała tą biurokrację, to mamy te ciekawe informacje dzisiaj i historycy mają o czym pisać właśnie, jak pani Farge. A także to też jest, że biurokracja, jeżeli jest rozsądna i się nie pcha do wszystkich spraw, no to moim zdaniem niech sobie Się nie zgadzam. Biurokrację uważam za raka na kulturze. No ale to jak nie oni, to wtedy wchodzi Leonid Kuczma i wchodzą oligarchowie, panie Januszu. No, czy to jest lepiej? I oni się biją między sobą i potem podnajmują specnaz, żeby strzelali do siebie nawzajem. Ja tu trochę upraszczam, mówiąc, że to jest ponad ukraińskie i ponad rosyjskie. Strzelają do siebie nawzajem, a nie do ludzi, to chwała Bogu. Przy okazji też. Jestem liberał, nie strzelają do siebie. No nie, no to jednak problem, bo są te collateral damages wtedy. Dobra. Dobrze, no i w takim wypadku... Proszę mówić, panie Januszu, jeżeli coś jeszcze... Nie, tylko mówię, że uważam, że żeśmy temat wyczerpali i już od dobrej chwili zaczynamy mówić trochę tak o szczegółowych, a nie o... Tak, tak. Dlatego właśnie chciałem serdecznie podziękować panu za uczestnictwo w debacie. To jest już, powiedziałbym, koniec przygotowanych pytań. Mógłbym jeszcze ewentualnie poprosić państwa o jakieś krótkie podsumowanie całej debaty, wasze opinie. Zapraszam, proszę bardzo, panie Piotrze, o zabranie głosu jako pierwszy.
To znaczy ja uważam, że wartości zachodnie są kontynuowane, nie ma zamiany na inne, natomiast jest dużo problemu związanego z globalizacją, z tym, że Zachód zgłupiał trochę od tej globalizacji i zaczyna tworzyć taki obraz, że wszystko inne jest jakieś bardziej spoiste i ma mniej problemów niż Zachód, co jest nieprawdą, bo globalizacja powoduje, że pęka także, erozji ulega także świat islamu, erozji ulega także świat chiński, wszystkie te światy ulegają pewnej erozji wskutek globalizacji, moim zdaniem. No i problemem jest to, że tak samo, nie wiem, jak w Chinach co jakiś czas są spory kulturowe, a to Falun Gong kontra partia komunistyczna, a to tak samo spory kulturowe są w Europie i tak, jest problem z radykalną lewicą oderwaną od rzeczywistości, której się wydaje, że to, co ona sobie tam wyśni, to wszyscy muszą uznać, a jak nie, to mają problem ci wszyscy inni. Ale uważam, że kultura zachodnia akurat to przeżyje, także że to się znudzi w końcu tym pokoleniom lat 60. Także że jest bardziej. No, że to generalnie jest ta kontynuacja kulturowa i problemy są do pokonania. No więc tutaj, jak już mówiłem, się zupełnie nie zgadzam. Uważam, że to jest antykultura. Oczywiście kwestia gustu, kto jest anty, kto jest pro. Nie sądzę, żeby miała tu jakikolwiek wpływ na to globalizacja. Na przykład Żydzi mieszkali w Polsce od setek lat i mieszkali raczej w gettach i ich kultura nie wpływała zupełnie na naszą kulturę. Dopiero wtedy zaczęła wpływać, jak gdzieś tak pod koniec XVIII-XIX wieku dopiero zaczęła lekko wpływać, bardzo lekko. Natomiast także to nie jest globalizacja, tylko poddanie się kultury europejskiej, która się wstydzi się za swoje wartości, kiedyś wyznawane i to jest sprawa podstawowa. I to nie jest problem, no po prostu żyjemy w innym świecie i warto byłoby zastanawiać nad zmianą tego świata. Zawsze chciałbym zrobić. Jeżeli uznam, że to jest niemożliwe, no to się będę musiał z rodziną przeprowadzić poza Europę do krajów normalnych jakichś, a nie antyeuropejskich, jakby stała się Europa. I wie pan, jeszcze raz mówię, ja bardzo doceniam inne wartości, natomiast doceniam również prawo każdej kultury do uważania, że jej kultura jest najlepsza, bo to jest podstawowe prawo, bez którego nie może żaden system wartości istnieć. Nie można dopuścić, że żaden system wartości nie może dopuścić, że inne systemy wartości są równocenne, bo by zaprzeczył samej swojej istocie. Ale globalizacja zbliża te kultury i one zaczynają wątpić w siebie z automatu. Dlaczego mają wrzucić? Dlaczego? Czy pan uważa, że to, że w Polsce mieszkali Żydzi, to chrześcijanie przestali wierzyć w chrześcijaństwo? Ale Żydzi nie są takim komponentem jak cywilizacja islamu. Na przykład Żydzi to jest kilkadziesiąt milionów ludzi na świecie. Oni raczej przyjmują kulturę tam, gdzie oni są. To oni nie są takim światem do porównań ze światem Zachodu. To raczej, nie wiem, cywilizacja islamu albo Chiny. Ale weźmy Arabów. Weźmy muzułmanów. Muzułmanie, jak się gdzieś pojawią, to wzbudzają reakcje antymuzułmańskie, czyli działają na rzecz wiary katolickiej, a nie przeciwko niej. Bo dzięki temu ludzie się zaczynają czuć katolikami. Gdyby ich nie było, to ten katolicyzm się całkowicie rozłaził w szwach. A tak w opozycji do islamu on się pobudza. Także pamiętajmy, że... U niektórych... Hiszpania po okupacji muzułmańskiej wyszła jako arcychrześcijańskie państwo, prawda? Dobrze, w takim wypadku na tym akcencie zakończymy już naszą debatę. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi Piotrze Napierale oraz posłowi Januszowi Piotrowi. Także zachęcam również do subskrybowania i polubienia tej debaty, do odwiedzin naszych social mediów i zapraszamy do następnych ewentualnych debat czy wywiadów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.